Ponoć na układy nie ma rady, ale można je obejść. tak Dzisiaj porozmawiamy sobie o tych sytuacjach, gdzie wchodzisz na rynek, który jest dość mocno poukładany. A opowiem o tym ja, czyli Bernard Fruga. Więcej o mnie znajdziesz na stronie fruga.net. A dzisiejszy temat przypłynął od przedsiębiorcy który skarżył się, że nie może się przebić ze swoimi rozwiązaniami, dlatego, że każdy klient ma już swojego zaufanego dostawcę i jak tu przekonać klienta, żeby odszedł od dostawcy, mówiąc delikatnie, albo nazywając się po imieniu, żeby sprzeniewierzył się tej lojalnej relacji, którą miał z dotychczasowym dostawcą i przeniósł się do tego dostawcy, który właśnie narzeka, że nie może wejść na rynek. No i zastanówmy się czy jest jakaś możliwość, żeby wejść na rynek, który jest dość mocno poukładany. Klienci już mają swoich dostawców, ufają im. Na przykład ja raz na jakiś czas drukuję książki, mam swoją ulubioną drukarnię i wyobraź sobie, że jesteś przedstawicielem nowej drukarni, przychodzisz, mówisz, panie Bernardzie, proponujemy panu wspaniałe warunki, niech pan drukuje u nas. Spojrzę, powiem, człowieku, daj mi święty spokój, ja mam zaufaną drukarnię, ale będziemy troszkę tańsi. Ale ja tam, gdzie drukuję, to nie drukuję tylko, że jest najtaniej. Tylko, że bardzo lubię prezesa pana Janusza, bardzo lubię jego zespół, w związku z tym drukuję u niego. No i ten człowiek wróci do swojego szefa i powie, na no, układy nie ma rady. Fruga ma jakieś układy z tą drukarnią, nie da się tam przebić. Ale jest też inna sytuacja, kiedy do mojego kolegi, który właśnie myśli o rozpoczęciu pracy wydawniczej, Przychodzi tenże przedstawiciel i mówi, szanowny panie, jesteśmy nową drukarnią, mamy dla pana bardzo dobre warunki, może zechciałby pan drukować? A nie, ja nie wiem, czy ja będę drukował, na razie te książki są w składzie. Proszę pana, my panu oferujemy szerokie wsparcie dla wydawców, także zachęcamy do naszej współpracy. Nawet pan nie wie, jak pan bardzo potrzebuje naszych redaktorów, naszych korektorów, naszych grafików. Mamy wszystko dla pana. To mój kolega mówi, hmm, chyba się zdecyduje. Jaka jest różnica między sytuacją pierwszą a drugą? Sytuacja pierwsza to można by powiedzieć, jest to Morze Czerwone. Taki jest, rynek jest poukładany, próbujesz wyrwać ten kawałek tego rynku dla siebie, bardzo jest trudno. No bo dlaczegoż ten Bernard Fruga miałby przestać być lojalny wobec swojego dostawcy tylko dlatego, że ty masz jakąś atrakcyjną ofertę, a nie masz ze mną żadnej relacji. Natomiast ta sytuacja druga to była wtedy, kiedy mojemu koledze. Uświadomiłeś, że on ma potrzebę pracy z tobą. On nawet nie rozważał szukania drukarni, ale dzięki tobie uświadomił sobie, że to może być całkiem dobry pomysł. Czyli podpowiedź: w sytuacji, gdy działasz na rynku, który jest już poukładany, prawdopodobnie są tacy gracze, którzy jeszcze nie korzystają z usług, ale już mają niespokojoną potrzebę, którą ty jesteś w stanie odkryć i zaspokoić no tak, ale to nie jest takie proste, ja potrzebuję szybko zrobić moje targety, a odkrywanie potrzeb to trudne, to marketingowe i tak dalej. Dobra. Powiedzmy, że ta ścieżka jest Ci znana, ale jest Ci trudna. No to czy jest jakaś inna ścieżka, żeby jednak odbić klienta od takiego dostawcy, z którym już pracuję? To mi się przypomniał taki stary żart jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, kiedy była głęboka komuna, kiedy obowiązywała Wierność Partii Komunistycznej i Illiczowi, Leninowi. No i jest taki, taki żart, gdzie Jasiu, uczeń podstawówki, uwielbia czytać książki o winetu. O indiańskim wozu winetu. Jasiu się czytał wiele książek. Winetu ewidentnie jest idolem Jasia. Na jednej z lekcji pani zwraca się do klasy z pytaniem. Moi drodzy, tutaj będziecie mogli mieć podwyższoną ocenę po odpowiedzeniu na jedno bardzo ważne pytanie. Powiedz, kto jest twoim idolem? I pani po kolei odpytuje, to chodzi do Jasia. się mówi, proszę panią, moim idolem jest Illich Lenin. Siada, spogląda na okładkę swojej ulubionej książki i mówi, sorry Winetu, business is business. I ta anegdota mówi pół żartem, pół serio o tym, w jaki sposób jesteś w stanie pozyskać klienta, który już ma swojego dostawcę, może się okazać, że dostarczysz rozwiązanie, wobec którego ta druga strona nie będzie miała pola manewru. Ktoś przychodzi z propozycją nie do odrzucenia, albo będziesz kupował z tego źródła, albo stracisz preferencyjne warunki. Albo dokupisz w naszym pakiecie, albo nie będziesz miał już dotychczasowych cen i tak dalej. No dobrze, ale to są zachowania monopolisty. To są zachowania tych, którzy mogą narzucić coś klientowi. A ty, powiedzmy, jesteś startupem, który wchodzi na rynek i co takiego możesz zaproponować temu jasiowi, który jest wierny swojemu winetu i w jaki sposób on ma jednak sięgnąć po twoje rozwiązania. Być może w ofercie czasowego dostawcy brakuje jakiegoś elementu, jakiegoś innowacyjnego, ważnego elementu, który dla klienta jest ważny, który ty dostarczasz. Dzień dobry, jesteśmy nową drukarnią, tak, tak, ja mam drukarnię. Tak, tak, ale my drukujemy w taki sposób, że tam ci nie drukują. Drukują, oni wszystko drukują. Proszę pana, my drukujemy też na Kingle. My robimy też cyfrowe wydania książek. A, możecie z, po prostu robić obróbkę w formacie EPUBA, mobi, moich książek. Tak, tak, możemy robić. Słuchajcie, ja wam to zlecę. Ja drugi jednak z tej drukarni, wam zostawię tą obróbkę. I dostałeś fragment biznesu. Można by powiedzieć metaforycznie. Wsadziłeś już but w te drzwi, te drzwi są już uchylone. Masz jakiś niewielki biznes. Może przy kolejnych rozmowach powiesz, panie Bernardzie, ale może kalendarz by pan też u nas wydrukował? Panie Bernardzie, ale może zakładki do książki? Panie Bernardzie, i jeszcze B, i jeszcze C, i jeszcze D. I może się okazać, że w ten sposób rozepchasz się na rynku i dostaniesz tego zlecenia nieco więcej. Czyli jako. Niszowy gracz wchodzący, aspirujący do pozycji na rynku, no to prawdopodobnie możesz się wstrzelić z rozwiązaniem, którego więksi gracze nie dostarczali. Natomiast warto być ostrożnym. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego więksi gracze nie dostarczali tego rozwiązania? Czy to rozwiązanie na pewno będzie opłacalne? Czy to by się będzie opłacać sprzedawać te niszowe tematy? które inni nie sprzedawali. Bo być może nie sprzedawali dlatego, że byli zbyt słabi technologicznie, byli zbyt mało innowacyjni, a ty jesteś innowacyjny. Ale być może nie sprzedawali dlatego, że marża na tych rozwiązaniach jest bardzo mała. Także warto być ostrożnym w tych rozwiązaniach, ale jest to pewien kierunek. Czyli zostawiasz wtedy klienta, można by powiedzieć, bez wyjścia. Po pierwsze, on mówi, no zaspokoisz mi potrzebę, której ten mój główny dostawca nie zaspokoi. W związku z tym jestem wciąż lojalny wobec mojego głównego dostawca, u ciebie zlecam jakiś fragment tej usługi, a po drugie otwierasz sobie drzwi, żeby wejść głębiej do tego klienta. I to takie podpowiedzi w temacie: czy na układy nie ma rady, czy mówiąc bardziej elegancko, na zasady lojalnych, dobrych, trwałych relacji na rynku, często nie ma rady i też mi się wydaje, że nie ma potrzeby, żeby rozbijać takie trwałe, dobre relacje, bo zamiast doprowadzić do wojny czy cenowej, czy konkurencyjnej, coś co możemy powiedzieć jest tym krwistym, pełnym krwi morzem czerwonym, może lepiej wypłynąć na błękitny ocean i poszukać tych klientów, którzy mają jeszcze nieodkryte potrzeby, albo doprowadzić takie produkty, których jeszcze inni nie proponują. Tak czy inaczej, jestem przekonany, że na naszym rosnącym rynku jest bardzo dużo obszarów do rozwoju. Natomiast potrzeba myślenia w sposób otwarty, przełamania pewnych paradygmatów. Z pewnością sobie dasz radę, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to jestem przekonany, że masz masę pomysłów na rozwiązanie, że jesteś handlowcem, który sprzedaje szuka nowych rynków, z pewnością masz świetne metody dotarcia do klientów. Życzę Ci powodzenia i pogodnie pozdrawiam.